Ponad 70 osób wzięło udział w Rawickim Marszu Poparcia Międzynarodowego Strajku Kobiet. Inicjatorką manifestacji była Krystyna Jędrzejczak. Gdyby ktoś zrobił inny, to też bym na proteście była, no ale że się nikt za to nie brał i nie było, zbliżało się 8 marca, a nie było nic słychać, że ktoś coś organizuje, no więc ja się za to wzięłam. Chodźcie z nami! Spodziewała się pani takiej frekwencji? Absolutnie nie, jestem mile zaskoczona. Na transparentach przeważały trzy hasła. Przeciwko ustawie antyaborcyjnej, przeciwko łamaniu prawa, przeciwko reformie szkolnictwa, bo dla mnie to jest rewolucja, a nie reforma. Reforma jest etapami, reforma jest z głową, reforma trwa, a tu jest wszystko na huzia, na juzia. Proszę tego nie wycinać, tego huzia, na juzia. A wycinka, bestialska wycinka Jeff już mnie dokładnie wkurzyła, więc powiedziałam, będę bardzo... źle się czuła, jeżeli coś z tym nie zrobi. Najważniejsze, żeby w państwie liczyła się nauka, a nie ideologia. I może protest nie przeciwko, ale ogólna taka solidaryzacja z kobietami. Mamy dzisiaj międzynarodowy strajk kobiet i my, Rawiczanki, również się przyłączamy. Na drodze przemarszu pojawiły się dwie postacie w islamskich nikabach. Będziecie robić kontrmanifestacje? Jedynie akcję uświadamiającą, czym jest prawdziwy feminizm. Zakrywacie twarze? Tak, ale to nie dlatego, żeby przykryć nasze twarze, ponieważ każdy doskonale wie, kim jesteśmy. Chodzi tylko o to, żeby wskazać praktyczne i prawdziwe problemy kobiet, które dotykają ich na świecie, jeżeli już idzie o takie manifestacje, które są ogólnoświatowe, podłączone globalistycznie, o, że tak się wyrażę. Manifestacja, do której po drodze przyłączyło się sporo osób, trwała około godziny. Chodźcie z nami! Chodźcie z nami!